W 2009 roku na Słońcu występują potężne rozbłyski. Aby zrozumieć ten fenomen, amerykański naukowiec Hemsley przyjeżdża do Indii, aby odwiedzić swojego przyjaciela, astrofizyka Satnama. Satnam pokazuje doktorowi, że po rozbłyskach strumień cząstek zaczął podgrzewać rdzeń Ziemi. Sytuacja jest na tyle poważna, że woda gruntowa już wrze z powodu podwyższonej temperatury. Według naukowców to nieuchronnie doprowadzi do globalnego kataklizmu. Hemsley natychmiast wraca do Ameryki, aby możliwie jak najszybciej zgłosić nadchodzącą katastrofę szefowi administracji, Karlowi Anheuserowi. Na początku Anheuser wyśmiewa jego obawy, ale po przeczytaniu raportu zdaje sobie sprawę, że to nie żarty. Pośpiesznie kieruje doktora do prezydenta Stanów Zjednoczonych, Tomasa Wilsona. Mija prawie rok, prezydent USA przemawia na szczycie G8 i informuje głowy państw o nadchodzącym końcu świata. Po tym wydarzeniu rozpoczyna się budowa dużych ark w Dolinie Tybetańskiej, na których wybrani mogą znaleźć schronienie i przetrwać kataklizm. Aby oczyścić miejsce pod budowę, mieszkańcy doliny są przenoszeni do innych miejsc. Są przekonani, że w dolinie powstanie tama, a informacje o końcu świata są starannie ukrywane. Tylko ci, którzy mają doświadczenie w budownictwie, mogą zostać. W 2011 roku nadal ukrywają straszną prawdę przed zwykłymi ludźmi, a bogaci ludzie potajemnie kupują bilety na arki. Jeden bilet kosztuje miliard euro. W 2012 roku, dzień przed globalną katastrofą, pisarz z Los Angeles o imieniu Jackson Curtis nie zdaje sobie sprawy z nadchodzącej katastrofy. Pędzi do swojej byłej żony, by odebrać dzieci na weekend i zabrać je do parku Yellowstone. Tymczasem w mieście następuje niewielkie trzesienie ziemi, na chodniku pojawiają się pęknięcia. Tego samego dnia obaj panowie odwiedzają prezydenta, by porozmawiać o sytuacji geologicznej w Kalifornii. Helmsley uważa, że jądro Ziemi nagrzewa się zbyt szybko, wbrew ich obliczeniom. Możliwe, że ewakuacja będzie musiała rozpocząć się znacznie wcześniej niż przewidywali. Aby zgromadzić dodatkowe dane, Helmsley wraz z grupą wojskowych i badaczy udaje się do Yellowstone, tam aktywność sejsmiczna jest największa. Tymczasem Jackson i dzieci sprawdzają wyschnięte jezioro w parku. W tym momencie zostają zauważeni przez wojskowych i zabrani z niebezpiecznego miejsca do bazy wojskowej. Helmsley spotyka rodzinę, kłamie, że prowadzi zwykłą ekspedycję geologiczną i że nic strasznego się nie dzieje. W trakcie rozmowy rozpoznaje Jacksona jako pisarza i podziwia jego twórczość. Potem Jackson i dzieci udają się do miasteczka namiotowego, jakby nic się nie stało, a Hemsley kontaktuje się z Satnamem, indyjskim astrofizykiem. Satnam wskazuje, że proces destabilizacji skorupy Ziemi rozpoczął się na całym świecie. Oznacza to, że ewakuacja ludzi na arki musi rozpocząć się natychmiast. Helmsley obiecuje, że samolot wkrótce przybędzie po jego rodzinę. Dzieci Jacksona nudzą się w miasteczku namiotowym, a on nie potrafi znaleźć sposobu, by je czymś zająć. Dzieci idą spać, a Jackson słyszy szalonego prezentera radiowego o imieniu Charlie, który nadaje ze swojej furgonetki, mówi o zbliżającym się końcu świata. Charlie informuje Jacksona, że rząd ukrywa prawdę przed ludźmi, tylko wybrani przeżyją, a każdy, kto usłyszał o tajnej operacji, został wyeliminowany. Charlie ma nawet mapę pokazującą lokalizację ARK, ale Jackson nie wierzy w te bzdury i wraca do swojego namiotu. Następnego dnia trzęsienia ziemi nasilają się, a była żona Jacksona, Kate, prosi o pilne przyprowadzenie dzieci do domu. Tymczasem Anheuser informuje prezydenta, że do tej pory zbudowano tylko cztery ARK, co oznacza, że nie będzie możliwe uratowanie wystarczającej liczby ludzi. Helmsley zwraca się do głów wszystkich państw z raportem na temat pogarszającej się sytuacji. Następnie prezydent Stanów Zjednoczonych, Ogłasza natychmiastową ewakuację na statki. Jackson oddaje dzieci żonie i jedzie do pracy, w której jest kierowcą rosyjskiego bogacza Jurija Karpowa. Karpow ma bilety na Arkę, więc otrzymuje wiadomość o ewakuacji i prosi Jacksona, aby pilnie zabrał jego bliźniaków na lotnisko. Jeden z chłopców wygaduje się o wielkich statkach, na których zamierzają przetrwać katastrofę. Jackson natychmiast przypomina sobie słowa szalonego Charliego i zaczyna wierzyć w koniec świata. Natychmiast wynajmuje samolot z lotniska i pędzi, aby odebrać swoją rodzinę. Kate początkowo mu nie wierzy, ale po kolejnym trzesieniu ziemi, razem z Gordonem, szybko wsiadają do samochodu. Los Angeles całkowicie upada, tuż przed ich oczami, domy się zawalają, a całe bloki znikają pod ziemią. Rodzinie udaje się cudem dotrzeć na lotnisko, gdzie Gordon po kilku lekcjach lotniczych próbuje pilotować samolot. W ostatniej chwili udaje im się wzbić w powietrze, a miasto szybko przekształca się w ruinę. Wkrótce nie tylko Los Angeles, ale także inne miasta na wybrzeżu toną pod wodą. Jackson z rodziną wybierają się do Yellowstone, aby zdobyć mapę od Charlie'ego z lokalizacją Ark. Samolot ląduje, by zatankować, w tym czasie Jackson pędzi w poszukiwaniu Charlie'ego. Charlie już przygotowuje się na koniec świata, a mapę zostawił w kamperze. Mężczyzna pozostaje na górze i nadaje do swojej ostatniej chwili. Rozpoczyna się prawdziwy koniec świata, podczas którego Jackson pędzi do samolotu. Gordon już przygotowuje się do startu, a Jackson znajduje mapę, wychodzi z furgonetki i w ostatniej chwili skacze do odlatującego samolotu. Jackson przegląda mapę i informuje, że arki są w Chinach. Potrzebują większego samolotu, aby tam polecieć. Tymczasem Helmsley dzwoni do swojego ojca i ostrzega go przed nadchodzącą katastrofą. Ojciec prosi, aby nie martwił się o niego i żegna się ze swoim synem. Anheuser ukrywa prawdę nawet przed swoją matką, twierdząc, że i tak odmówiłaby ewakuacji. Na całym świecie pojawiają się ogromne zniszczenia. Tysiące ludzi, strapionych żalem, gromadzą się, aby wspólnie oddać się modlitwie. Patrząc na to wszystko, Helmsley uważa, że nie powinni ukrywać prawdy. Anheuser jest kategorycznie przeciwny oświadczeniom, dopóki wybrani nie będą na pokładzie Ark. Anheuser nalega na natychmiastową ewakuację prezydenta. Prezydent Wilson uważa, że nie zrobił wystarczająco dużo, aby ratować ludzi, i postanawia odmówić ewakuacji, aby podzielić los swojego narodu. Helmsley wsiada do samolotu i informuje, że prezydent odmówił opuszczenia narodu. Wtedy Anheuser przejmuje dowodzenie. Na pokładzie samolotu znajduje się córka prezydenta, Laura Wilson. Żegna się ze swoim ojcem i akceptuje jego decyzję o pozostaniu. Wkrótce prezydent Wilson przemawia do narodu. Wbrew wszelkim założeniom, nie prowadzi to do wybuchu zamieszek. Samolot z rodziną wylądował na lotnisku w Las Vegas, jednak wszystkie loty zostały odwołane, więc nie jest jasne, jak dotrą do Chin. Rodzina Karpowa również jest tutaj i czeka na samolot. Jackson wie, że Karpow ma bilety na Arkę i błaga swojego byłego pracodawcę, aby zabrał jego rodzinę ze sobą. W tym momencie osobisty pilot Karpowa o imieniu Sasze zgłasza, że znalazł działający samolot i jest gotowy do lotu. Jednak brakuje drugiego pilota, więc Jackson sugeruje Gordona, na co się zgadzają. Grupa biegnie w kierunku ogromnego samolotu, który przewozi samochody. Pomimo zakazu kontrolera i uszkodzonej drogi startowej, Sasze i Gordon wznoszą samolot w powietrze. Tymczasem buddyjski mnich Nima otrzymuje list od brata, który pracuje przy budowie ark. Opowiada prawdę o tej placówce, mówi, że zna sposób, aby dostać się na arkę bez biletów i prosi Nima, aby zabrał całą rodzinę do bazy. Młody mnich mówi nauczycielowi o tym i wyrusza, aby odebrać dziadków. Biały dom jest pokryty popiołem, a ludzie kryją się w nim i pomagają. Prezydent Wilson postanawia pomóc małej dziewczynce odnaleźć jej tatę. Premier Włoch również pozostał w domu i poświęca pozostały czas na modlitwy. Wkrótce w Watykanie występuje straszne trzesienie ziemi, które pochłania miliony ludzi. Kontynenty zaczynają się szybko przemieszczać. Powoduje to gigantyczne tsunami na całym świecie. Dociera do Waszyngtonu, zabierając życie prezydenta wraz z rzeszą ludzi. Helmsley raportuje, że baza z arkami również zostanie zalana w ciągu 6 godzin. Zauważa także, że skorupa ziemska przesunęła się za dużo, a biegun południowy znajduje się teraz w Ameryce. Na pokładzie statku Sasze zgłasza, iż paliwo się kończy, co oznacza, że wkrótce będzie potrzebne awaryjne lądowanie. Ze względu na przesunięcie kontynentów, ich samolot znajduje się w Himalajach, niedaleko właściwego miejsca. Samolot traci silniki, a w górach Tybetu nie da się znaleźć miejsca do lądowania. Sasze prosi wszystkich, aby wsiedli do jednego z samochodów i wyjechali z tylnej części ładowni samolotu. W ten sposób wszyscy opuszczają pokład, z wyjątkiem Sashi, który bohatersko kontynuuje lot. Samolot zatrzymuje się na krawędzi przepaści, ale zaraz potem spada. Chińskie helikoptery transportowe przelatują nad ocalałymi, dostarczając zwierzęta na arki. Jeden z pilotów zauważa grupę i ląduje. Karpow pokazuje chińskim pilotom bilety na pokład dla siebie i synów, po czym zostają zabrani na pokład. Reszta zostaje w górach. Grupa wędruje pośród gór i zauważa poruszający się samochód. Jackson próbuje go zatrzymać, co się udaje. nie Nima zabiera ich i razem udają się do Doliny. Anheuser, który przybył na Arki, dowiaduje się, że jeden z czterech statków jest uszkodzony. Jest to Arka, na którą Karpow ma bilety. Helmsley i Laura Wilson, którzy stali się przyjaciółmi, udają się do swojej Arki i pytają Anheusera, jak ludzie zostali wybrani do wejścia na pokłady statków. Dopiero teraz mówi im, że bilety były sprzedawane tylko bogatym ludziom. Helmsley wchodzi do swojej kabiny i zdaje sobie sprawę, że jeśli zechce, może zmieścić nie tylko siebie, ale dziesięć osób. W tym samym momencie dzwoni Satnam. Okazuje się, że samolot nie przyleciał po jego rodzinę. Satnam raportuje kolejne gigantyczne tsunami, żegna się ze swoim przyjacielem i umiera. Helmsley w panice biegnie, aby wprowadzić nowe dane i raportuje, że pozostało pół godziny przed uderzeniem fali w arki. W tym samym czasie samochód Nima zatrzymuje się przed bramami bazy. Jego brat Tianzin odmawia zabrania kogokolwiek innego niż jego rodzina. Kate błaga babcie, aby chociaż zabrała dzieci. Spoglądając na Tianzina, babcia stanowczo nalega, aby zabrać wszystkich. W bazie posiadacze biletów na niesprawną arkę zdają sobie sprawę, że zostali porzuceni. Wtedy, pod przewodnictwem Karpowa, grupa biegnie do najbliższej sprawnej arki. Okazuje się, że na tej właśnie znajduje się Hamzli. Ale bramy statku już są zamknięte na polecenie Anheusera. Tianzin prowadzi grupę do środka statku drogą okrężną. Po drodze zauważają Karpowa i jego dzieci, którzy nie mogą dostać się na arkę. Przy lądowisku obok arki panuje straszny chaos. Wielu ludzi nie może się utrzymać i wpada w przepaść. Helmsley nie może pozostać obojętny i zwraca się do głów wszystkich państw. Anheuser przerywa jego przemówienie i zwraca uwagę polityków na fakt, że zostało 15 minut przed uderzeniem fali. Jego zdaniem o wiele ważniejsze jest zachowanie bezpieczeństwa tych, którzy już są na statku. Helmsley przekonuje polityków, że przyszłość nie może być budowana na takiej brutalności. W końcu wszyscy zgadzają się otworzyć bramę. Jednakże sprowadza to niebezpieczeństwo na grupę, która wciąż błąka się w głąb statku. Ruch mechanizmu podnoszenia bramy rzuca Tianzina i Gordona na ogromne wirujące koła. Tianzin ciężko rani nogę, ale Jason ratuje go. Próbuje pomóc Gordonowi. Ale ślizga się i zostaje zgnieciony przez koła. Ludzie zaczynają wbiegać do środka statku. Zostały cztery minuty przed uderzeniem fali. Wszyscy są w środku, za wyjątkiem Karpowa i jego dzieci, który w ostatniej chwili wrzuca swoich synów, podczas gdy sam wpada w przepaść. Przez linę zawiniętą w koła, brama nie zamyka się w pełni. Helmsley zauważa dzieci, w przedziale obok mechanizmu podnoszenia, rozpoznaje je i obiecuje Anheuserowi naprawić wszystko. Helmsley wraz z robotnikami biegnie do przedziału Jasona. Została jedna minuta przed uderzeniem fali, a bramy wciąż są w połowie otwarte. Ogromna fala zbliża się do ark i zmiata wszelkie życie z drogi. Woda dostaje się do środka statku, a system bezpieczeństwa blokuje niektóre przedziały. W szczególności ten, w którym znajduje się grupa. Arka traci swoje podpory, a silnik nie może być uruchomiony, dopóki bramy są otwarte. Statek zaczyna unosić się na wodzie i pędzi na górę Mount Everest. Jeśli silnik nie zostanie uruchomiony. Nie będzie można uniknąć zniszczenia arki. Helmsley nie może dostać się do Jacksona, ale komunikuje się z nim przez łączność między przedziałami. Wyjaśnia, jak odblokować mechanizm podnoszenia i dlaczego należy to zrobić natychmiast. Facet rozumie, że wejście do przedziału będzie równało się z jego końcem, ale postanawia działać. Podąża za nim jego syn, który oświetla mu drogę, podczas gdy on próbuje wyciągnąć kabel. Z pomocą syna udaje mu się, brama wreszcie się zamyka, a silnik uruchamia się. Jednak statek porusza się w stronę góry zbyt szybko. Prawie nikt nie wierzy, że silnik będzie w stanie odciągnąć arkę od kolizji. Ale w ostatniej chwili arka cofa się. Jackson wychodzi z windy i zostaje powitany jak bohater. W 27 dniu po potopie woda ustępuje, a satelity przesyłają zdjęcia powierzchni Ziemi. Teraz góry w południowej Afryce stały się szczytem świata. Statki z ocalałymi płyną tam, a jakiś czas później bramy arki otwierają się.